Witam Was w kolejnym odcinku z Arka. Tak jak mówiłem, początek trzeba ogarnąć sobie. Pytanie, czy mam, ale chyba tak, bo sobie dorobiłem. Tak, mam. Dobra, wywalimy najpierw to, co jest mi niepotrzebne. Wyrzucamy w przepaść. Tego trochę mam. Dobra, Helenę sobie tutaj wrzucę. Ready when you are. Jej nawet chyba się nie da wyrzucić. A w zasadzie to nawet zrobimy tak. Niech będzie tam jeszcze, mam czapę, więc sobie zmienię. O, jakie włosy! Jakie piękne włosy! Jaka super broda! No to zrobimy sobie takie dready, więc weźmiemy sobie może to. Pyk. I mamy nasz hełmik. O, pięknie wygląda, nie? Super. Brylki na oczach i lecimy z tym. Dobra, trzeba się pozbyć następnych. Wyrzucamy. To sobie najwyżej zostawię. To wyrzucamy. I to zostawiamy. Reszta zostaje. Mamy 7 bomb. 12 minut. Dobra, żeby nie zapomnieć, podzielę to wszystko. Bo potrzebujemy teraz mięsa takiego zepsutego, żeby sobie zrobić kolejne narkotyki. Bo nam się zużyły. Chociaż nie, jeszcze mamy 107 mięsa. Więc nie ma tragedii. Co my potrzebujemy, bo ja w ogóle zapomniałem. Potrzebujemy strzały sobie zrobić. Więc to starczy. Obsydian to do... Na razie nie mam tego, ale dobra. Wrzucę to. Mięso sobie zabierzemy. W sumie. Tak. To tej naszej jest ekstra lodówy, trzeba dorzucić. Mówię ekstra, bo to nie jest ekstra lodówa, po prostu wędzarka, która tam troszeczkę powoduje przechowywanie lepsze, czyli tak jak w lodówce prawie, co troszeczkę mnie dziwi, ale niech będzie. Dobra, tu sobie wrzucimy, tu mamy kuszę. Dałem tam kuszę? Dlaczego? Dobra, nieważne, głupie pytanie, nie wiem. Coś pomieszałem, coś porobiłem. Nieważne, to wrzucamy tutaj. Skóry też sobie tutaj dorzucę, nie są potrzebne. Te trzy mięso też stamtąd zabiorę, bo mi się... A, zostawiłem tu narkotyki, widzicie. Czyli jednak dobrze pomyślałem. Ja je zostawiłem. I tu mamy jeszcze strzały. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ja nie wiem już, co ja robię. Ale to chyba musi być zmęczenie. No, inaczej to tego się nie da wytłumaczyć. Dobrze. To sobie oczywiście tu zostawię. I myślę, że na razie tyle, co mam tutaj, tylko mi wystarczy. Mówmy jeszcze raz, to jakoś super dużo nie waży, a zrobić strzały będzie można. Dobra. Nowy dzień nastał? Tak jest, nowy dzionek nastał, więc my, kolego... Jest to mężczyzna? Jest mężczyzna! Mamy mężczyznę i kobietę, wysokie levele. Przepięknie. Choć nie wiem, po co by je rozmnażać, ale... Ale mnie to cieszy, że mam parkę. Znaczy jeszcze nie mam, ale będą. Będą dwa geodikurusy. Trzeba tylko trochę tych strzał porobić, bo pamiętam, że troszeczkę tutaj trzeba było ich powystrzelać, żeby uspać. A to jest 150 level babki. Babki są zawsze wredne. Nie no, żartuję.
zabieramy te odchody, odsuwamy dino, żeby... Czemu to tak dziwnie działa, a ja miałem cały czas pod K wciśnięte, czyli pod opcję włączoną chodzenia, żeby ładnie wszystko wyglądało. W sensie kamerą można było obracać w każdą stronę, ale tylko do przodu można chodzić. Tak to pokrótce można powiedzieć, że to wygląda. Wiesz co, zabiorę ci to. Tam masz. Dodam to. Do wagi dodamy. Sunę to. No, mając dwa, to można jednego mieć do zbierania, a drugiego do czego? Zastanowię się. Ale dobra, ty chodź. Chodź tutaj, chodź. No muszę tamtą panią uspać. Więc lepiej, żebyś za blisko nie stał. Terek. Kolejny level pterka. Dorzucimy do energii oczywiście. Szybko powrócimy do wody. Muszę się czegoś napić. Trudno. Tyle czasu się marnuje na różne proste czynności, które trzeba wykonać. O, Terezino. Nie, myślałem, że Terezino to jest. Terezino. Też się przyda kiedyś. Terezino. Dobra, ty tutaj. 7 minut odcinku minęło, a ja jeszcze nie zdążyłem zrobić tutaj tego, co miałem zrobić, czyli uspać i oswoić. Znaczy w sumie to uspać, bo oswoić to się będzie samo oswajało. O, kapka, zabieramy. Gnojarz już czeka. Dobra, no to... Pani Deodicurus. Osiem tysięcy torporów. Trzeba uważać, żeby za dużo rzeczy nie zbić, bo potem będzie ciężko ten torpor zbić. Ale jeszcze tak, prawie 1/4 mamy. Dobra, nie jest tak źle. Jednak chyba nie skrzywdzimy jej na tyle, żeby się zmieniła w kulkę. Powolutku usypiamy. Siedem, osiem, dobra, na razie nie strzelam, zobaczymy, może do ósemki dojdzie. Nie dojdzie, bo już by coś do góry poszło. Dobra, śpimy. Ile potrzebujemy majoberek? 45, tylko 4 więcej. Okej, jako że tak jak mówię, tutaj raczej nie liczę na to, że coś się wydarzy. Ja te majoberki włożę do środka, niech ma. A my lecimy po Ankylo. Szukać Ankylo tak naprawdę. A po drodze jeszcze wskoczymy do naszego kolegi. Gnojarza. Gnojka, tak? Gnojarz. Gnojarz. Gnojka też sobie kiedyś ogarniemy. Co ja chciałem zrobić?
sumie nieważne. Aha, w sumie i strzały chciałem, tak. Na razie w ten sposób. Kuszę sobie ulepszymy, to wtedy sobie podmienię tak, że kuszy będę miał te, które są do zabijania, usypiania i będzie git. Dobrze, gnojarz, chodź tu. Znaczy, chodź tu, ja idę do ciebie, ty nie chodź. Ty stój tam, gdzie stoisz. Zastanawiam się tylko, czy ono jak będzie stał, też będzie to ogarniał, czy musi po prostu maszerować sobie w miejscu. Ale dobra, to najwyżej mu dam szwędanie się po domu. Bo myślę, że tak to będzie musiało zadziałać. Masz. Tu zwiększymy. Enable meeting point i łaź sobie tutaj w domu, możesz sobie ładzić ile coś, żeby nie wyładzić poza dom. Aby udało się znaleźć z powrotem tego 145 levelowego antylo, żeby mieć już święty spokój z tym tutaj. Kentrozaur. Z niego trochę keratyny wypada, jak się go ubije, poprzez te kolce, które tam ma. Mamy tu jakiegoś 95. Słabo jeszcze. Ale jakiś tutaj się kotek do niego przyczepił. Wolno tu zjadać ankylozaury. Dobra, lecimy z tym ankylozaurem. Gdzieś go znajdziemy. On nie pamiętam, ale on gdzieś tutaj był. Coś białego. O, jest, jest, jest. Mam go. W końcu mam go. To jest kobieta. O! Czy coś chciało mnie zjeść? I spadło na dół przypadkiem? Tak. Pulmonoskorpion. Tak znienacka chciał mnie zaskoczyć, skubany. Widzieliście go. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie jest ten ankylo? Tutaj są ankylo. To jest ten, okej. Okay. A tam jest? 50. Zabieramy tego.
Gdzieś go tam sobie wrzucimy i przypilnujemy troszeczkę. Albo szybko zbuduję kolejną pułapkę. No, troszeczkę się będzie tajmować. 13% dopiero, więc nie ma czasu na to, żeby się tutaj bawić. No chyba, że... Chyba, że wrzucę go tu obok i da się ugotować wypieczenie na jednej... Na jednym ogniu, czyli w jednej pułapce tak naprawdę. Dwa dino. Tego jeszcze nie próbowałem dla was. Nie trafiłem. A i znowu nie trafiłem, ale jestem. Dobra, ale może spróbujemy. No nie, jak się oswaja, nie da się podnosić. Szkoda. To byłoby dobry pomysł wziąć oswaja, podnosić dino. Co jest? Czemu tak nisko leciałem? Aha, bo nie mam tego. Staminę, dlatego to tak wyglądało. I powolutku, powolutku, powolutku. No i czemu on znowu spadł? Za nisko lecę chyba. Teraz chyba za wysoko trochę. Serio? Ileż można? Dobra, od tej strony będę, bo tu jest pusta. A ten samiec już jest tego antyla, prawda? Bo pojawiło się serducho, więc on tu gdzieś jest. Wiem, że kobiety nie dadzą sobie. Ja nie wierzę. Ileż można? Ja wiem, że ta pułapka nie jest jakaś specjalnie duża, ale... Ile razy już próbowałem, nigdy nie miałem problemu, żeby... wrzucić dino do pułapki. On sam jakby mi... Ja nie wiem, nie wiem, o co tu chodzi. Czemu on mi się zawiesza na tej ścianie, no? Jak ja wysoko mogę być? Dobra, niech mają. Robimy to z wysokiej tego lotu. I tak nie trafiłem, i tak nie trafiłem. Bach mnie zaraz trafi. Ta ankylozauruska to już pewnie i zerwał zaraz dostanie. Serio? Co za głupi dino? No. W końcu. Jednak się udało. Dobra, ale ty stąd spadaj, bo jeszcze mnie zagrzebiesz. Potrzebuję teraz trochę... Dobra, oj, zniknęła. Potrzebuję trochę... Pytanie, czy ona się tutaj... Nie wpadnie w tekstury też... Znowu. No, jest tak, poniżej. Dobra, nie będę tutaj ryzykował, na razie nic nie robię. Wybuduję po prostu dwa fundamenty i powiększę tą pułapkę, bo to tak kiepsko wygląda. A to
teraz pokażę wam, jak się zbiera Deodicurusem kamień. Bierzemy za fraki i lecimy. Lecimy, lecimy. Mamy kamyk, zatrzymujemy się. I kamyka nie ma. Lecimy, lecimy dalej. Zatrzymujemy się, a nawet czasem nie trzeba. I kamyka nie ma. I kolejny kamyk. Kolejny kamyk. Fajnie, nie? Za nisko poleciałem i to postawiłem. Teraz jakbyście chcieli wiedzieć, jak się zajmować swoim argentem, czy tam pterodontonem, bo jak puścisz do przodu, to on dalej sobie leci, ten ptaszek, nie? Wystarczy kliknąć X i on wtedy się zatrzymuje. Dlatego bierzesz Deodicurusa, nadlatujemy nad skały, przyciskam, to akurat chyba skała nie do rozwalenia, ale przyciskamy na X i on wtedy się zatrzymuje nad skałą, gdy opuszcza się trochę Deodicurus w dół. Wtedy sięga do skały i uderza. Teraz pytanie, ile można zbierać? To powiem. Generalnie patrzymy na udźwig naszego latacza, czyli tym, czym latamy, patrzymy, czyli argenta w zasadzie, bo chyba poza argentem to niewiele może być istot, które mogło zabierać i rozwalać, chociaż nie jestem pewien, czy gryf nie potrafi. Gryf. Jeszcze jest ten. No. Jeszcze są wywerny. One może też potrafią. Nie pamiętam. Dawno nie latałem. Więc nie pamiętam, jak to było. Ale tak coś mi się wydaje, że chyba. Argent sobie zbierałem w surowce. No. Bo tak naprawdę nie interesuje nas nic poza zbieraniem. Spadaj, bo cię ustrzelę. Więc jeżeli jest nasz argent w stanie unieść, no to tyle, bierzemy. Jeżeli podlecimy pod skały, a Deodicurus już na przykład nie chce rozbić, to też tak może się stać. To zazwyczaj oznacza, że on już zapełnił na maksa, czyli ma swój maksymalny udźwig. Dobra, myślę, że tyle nam na razie wystarczy. Tam będzie i tak tego dużo. Ale jak lecimy, to po drodze jeszcze palniemy tą skałkę. A co tam?
I będzie dużo do rozdania punktów, bo choćby nazbierali, więc levele mi też leciały. No, mamy 13 tysięcy, prawie 14 tysięcy kamienia. Ładnie, nie? Popatrzcie, troszeczkę polatałem, a ile kamieni już mam. I z tego można już solidne rzeczy budować. No i 22 levele do góry, więc przede wszystkim polecimy tak. Waga na 500, niech skoczy. Do energii dodamy, choć tutaj nie będzie aż tak potrzebna. A w sumie to będzie mój zbieracz, to dodamy dużo wagi. Obrażenia, o to też jest ważne, bo im więcej obrażeń będzie zadawał, tym szybciej będzie zbierał. 100% obrażeń, wow. No to jest super wymiatacz, tak trzeba przyznać po prostu. Dam mu jeszcze do wagi, 630 do wagi. Energii mniej, ale spoko. No, no to możemy teraz coś budować. I potrzebujemy jeszcze drewna. Z drewna trochę trudniej. Do drewna potrzebny byłby Terezino. Można też bobra oczywiście, ale Terezino jest lepszy, bo Terezino jest bardziej uniwersalny, służy i dobry jest do walki i w ogóle do wszystkiego, do zbierania hitu na to będzie dobry. Jeżeli dobrze go tam ustawimy o zbieractwie, no bo Terezino też jest taka opcja, jak pokazywałem w Moshopsie, że można tam mu dodać na przykład do zbierania hityny level i on sobie będzie lepiej zbierał hityny. Dobra, mamy ogarnięte fundamenty, tylko trzeba jeszcze jakoś tu wejść. Z tej strony może... Oj, jest, udało się. Potrzebuję jeszcze dwa razy to, czyli ściana z wnęką na drzwi. Pyk, pyk. Tą zabierzemy. Tutaj założymy. Tą zabierzemy. I spadł ładnie na fundament. Spadła dokładnie. Więc teraz raczej poza tekstury nie powinna nam wpaść. Ja chcę tylko wyjść, żeby nie dostać z jej ogona. No i co? No i usypiamy. Jak tylko będę miał trochę strzał. Moments like this. I'm glad I can't smell. Pamiętam ile będzie potrzeba, ale to ma tylko 4 tarporów, więc 4 klasy sporów, więc nie jest tak źle. Biorąc pod uwagę, że Deodicurus miał 8. Prawie połowę, jeżeli chodzi o timing. Dobra, zobaczymy co się zdarzy. Wściekła się kobieta. No cóż, też bym się wściekł, gdyby ktoś do mnie strzelał. Połowę torporu mamy. Trzy czwarte już mamy. Więc obstawiam, że tylko jedna strzała jeszcze będzie potrzebna. O ile będzie potrzebna? Wzrośnie jeszcze, czy nie wzrośnie? Nie wzrośnie. Jedna strzała i padnie.
coś nie tak. Ok, tu potrzebujemy 42 miałeberki, więc nie ma tragedii. Znajdą się. Więc to tyle tak naprawdę w dzisiejszym odcinku będzie. Co my tu mamy? Tutaj damy sobie do waki. Mamy 300. Ok. Tutaj moje oberki też są, więc stąd sobie je zabiorę. Ok. Dzisiaj to tyle. Zapraszam Was do kolejnego odcinka oczywiście. Na razie tutaj będziemy sobie oswajać co się da. A później pomyślimy o przesiadce może na inne miejsce. Chociaż z drugiej strony ładnie tutaj nie jest może, ale jest to co jest potrzebne. Nie no, ja będę musiał znaleźć tam. Jednak tam polecimy, tam po drugiej stronie tych skał. Wtedy mamy też blisko i tutaj po ten metal, który jest, więc nie powinno być problemu. Tak myślę. Więc co? My się żegnamy, widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście lajki, komentarze, to byłoby też fajnie, jakby się pojawiły, ale lajki przede wszystkim. Bo jak wejdziecie na film, to tylko kliknąć raz łapkę, to chyba nie jest nic trudnego. A ja będę bardzo wdzięczny. No i jak się da, możecie puścić też linki do kanału. No i jak chcecie być na bieżąco, to wiadomo. Subskrypcja plus dzwoneczek, to wam na pewno gwarantuje to, że będziecie mogli być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj. A ja wam życzę w takim razie miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć! Over here, mate.